Szczęść Boże, coś Wam powiem. Jakie jest Słowo Boże? Bardzo różnorodne. Czasem przemawia bezpośrednio, zachwyca, zastanawia, przeraża. Czasem zasmuca, ale zdecydowanie najczęściej niesie nadzieję. Dzisiejsza Ewangelia, gdy mówi o nadchodzącym płaczu i smutku, to nie jest nic pozytywnego. Zdarza się, że z powodu naszej wiary ktoś nam robi przykrość. Za to, że chodzimy do kościoła, za to, że ktoś jest ministrantem, za to, że inni modlą się na różańcu. To takie niemodne. Chcemy być cali w tym, co robimy, ale te zewnętrzne głosy są bolesne. Chyba nie ma w Piśmie Świętym żadnego fragmentu, że pójście za Jezusem będzie czymś łatwym. Prędzej znajdziemy słowa, że kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Krzyż właśnie oznacza odrzucenie, sprzeciw i wszelkie inne trudności, jakie nas spotykają. Chrześcijaństwo jest religią, która wskazuje drogę pod prąd. Wielu nie rozumie tego i chcą zmienić zasady. Kiedy ja na przykład próbuję prowadzić chociażby przygotowanie do sakramentów zgodnie z obowiązującym prawem, to staję się wrednym księdzem, bo wymyślam. Inni tak nie robili, słyszę. Nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie ktoś musiał lubić. Jestem gotów na czyjeś oskarżenia. Gdy uważnie czytamy Ewangelię, to obraz Jezusa, jaki nam się ukazuje z tej lektury, przedstawia go jako realistę. On wie, że smutek i radość są częścią składową naszego życia. I na ich podstawie naucza nas. Gdzie nie ma nadziei na lepsze jutro, jest smutek. A radość jest już zapowiedzią nieba. Jednak smutek nie powinien nas przytłaczać, bo nie jest celem naszego życia. Kiedy pojawia się smutek, to równolegle powinno uruchomić się takie zastanowienie i prowokacja, by jeszcze bardziej wysilić się w pracy nad sobą. Ta wytężona praca ma nas prowadzić do Jezusa. Tylko On jest w stanie wypełnić w nas smutek sobą, a więc wlać radość. Jezus użył dziś obrazu rodzącej kobiety. Każda matka ten moment przeżyła inaczej. Jedne spokojnie, inne w wielkim napięciu i bólu. Fiodor Dostojewski napisał, jakże wielką radość ma matka, kiedy widzi pierwszy uśmiech swojego dziecka. Taką samą radość odczuwa zawsze Bóg, kiedy widzi z wysokości nieba grzesznika, który zaczyna modlić się do Niego całym sercem. Z każdego cierpienia bowiem rodzi się życie, nowe życie. Chyba, że będziemy je odrzucać. Cierpienie przeżywane w postawie buntu jest marnowane, natomiast zaakceptowane przemienia nas, czyniąc podobnymi do Boga, czyli zmartwychwstałymi. Napełnieni wiarą, także my jesteśmy świadomi, że patrzy na nas zmartwychwstały Chrystus, narodzeni na nowo przez chrzest, żyjemy życiem dzieci Bożych. Możemy doświadczyć prób bólu i cierpienia, ale nie chcemy, aby cokolwiek lub ktokolwiek zabrał nam radość. Gdy doświadczasz strapienia, wytrwaj w ostatniej dobrej decyzji, w dążeniu do dobra. Nie porzucaj go. Ta determinacja jest miła Bogu. On do niej dołoży swą łaskę i sprawi, że ostatecznie ustąpi strapienie. Zabłyśnie światło. Radość, którą obiecuje uczniom Jezus, nie jest wesołością wypływającą z pomyślnych, zewnętrznych zdarzeń. Nie jest też pustką i beztroską światowego życia. Świat, w którym wszystko jest zabawą, czyni nas po trosze głupimi i naiwnymi, mówi papież Franciszek i dodaje, Duch Świata jest czymś gorszym niż grzech. Wiąże się bowiem z nieświadomością i nieumiejętnością rozróżnienia dobra i zła. Z Panem Bogiem.